Pani marszałek, Wysoka Izbo. Gdy 8 lat temu angażowałam się w politykę, przyszłam z zawodu dziennikarskiego, to jednym z najważniejszych zadań, jednym z najważniejszych oczekiwań wyborców było przywrócenie pluralizmu, a właściwie stworzenie prawdziwego pluralizmu opinii i informacji. Wtedy, gdy ja pracowałam w dziennikarstwie ponad te 8 lat temu, wszystkie telewizje mówiły jednym głosem. To była propaganda postkomuny, propaganda Platformy Obywatelskiej. Jeden z najlepszych przykładów był wtedy, kiedy Bronisław Komorowski zeznawał w sprawie swoich związków z WSI i był obecny na sali sądowej. Wszystkie kamery i żadna tego nie rejestrowała, żadna nie transmitowała, tylko Michał Rachoń z małym swoim telefonem, iPhone'em na żywo relacjonował przebieg tej sprawy. I tylko dlatego Polacy wtedy mogli się o tym dowiedzieć. Poszerzyliśmy pluralizm. Polacy mają wybór. Mają propagandę w TVN-ie, dworskie dziennikarskie Platformy Obywatelskiej i mają telewizję polską i polskie radio stojące po stronie polskich spraw i polskiej racji stanu. Bardzo wam to przeszkadza. Chcecie tylko propagandy, żeby pan Tusk był ładnie pokazywany, żeby pan Zandberg był ładnie pokazywany. Tylko to chcecie. Ta uchwała jest paszkwilem i kłamstwem, ale też jest podkładką dlatego, żebyście przeprowadzili nielegalne działania. Nie macie mandatu do zmiany w mediach publicznych, ponieważ suweren nie dał wam takiej siły. Dziękuję, dlatego nie możecie zmienić ustawy i będziecie chcieli Dziękuję, łamać pani prawo. Poseł. Precz z komuną, proszę państwa. Do głosu zapraszam. Obronimy wolne media. Precz z komuną. Zapraszam. No, mówiła przed chwilą pani poseł Joanna Lichocka. My widzimy się po krótkiej przerwie. Moim państwa gościem będzie Adam Borowski.